No witam, witam. Ja jestem oczywiście Goldzor i bardzo serdecznie witam Was w kolejnym materiale z serii Warzone News na kanale. Dzisiaj porozmawiamy o nowej broni, która w końcu została dodana do gry oraz o być może przyszłych nowościach, które przynajmniej na papierze wyglądają bardzo interesująco. Nim jednak przejdę do konkretów, to będę bardzo wdzięczny za zostawienie subskrypcji na tym kanale, jeżeli chcesz być na bieżąco ze wszystkim ze świata Warzone. Do 177 tysięcy subów na tym kanale brakuje już niewiele ponad 200 osób, więc fajnie by było, gdyby dzisiaj udało się ten cel zrealizować. No dobrze, ale wracając już do konkretów. Wczoraj wieczorem do Warzone została dodana kolejna nowa broń. Jest nią karabin snajperski ZRG 20 mm. Żeby ją odblokować, wystarczy zdobyć po 2 fragi z przytrzymaniem oddechu w 10 różnych meczach w Warzone bądź Multi Black Ops Cold War przy użyciu jakiegoś karabinu snajperskiego. Wyzwanie, jak słyszycie, nie jest skomplikowane i powinno Wam to zająć maksymalnie 30 minut. Jeżeli chodzi natomiast o sam karabin snajperski, to ciężko mi na ten moment coś o nim więcej powiedzieć, bo nie miałem jeszcze przyjemności go przetestować, natomiast pomimo faktu, że kaliber pocisków to aż 20 mm, oglądając filmy innych youtuberów korzystających z tej broni, nie zauważyłem chyba tego czegoś, co mogłoby spowodować, że broń trafiłaby do mety Warzone. Tak czy siak, zawsze lepiej broń odblokować niż nie, więc zachęcam Was, żebyście to zrobili jak najszybciej. Kolejną dobrą informacją jest nowa fala banów w Warzone. Od ostatniej minął lekko ponad tydzień, więc zdecydowanie cieszy mnie większa częstotliwość tych fal, co nie zmienia faktu, że w dłuższej perspektywie to nie tak powinno działać i osoby używające cheatów powinny być banowane z miejsca, a nie po kilku dniach czy też tygodniach. Tak czy siak, banów rozdano ponoć ponad 15 tysięcy, więc być może będzie troszkę lepiej w tej kwestii przez najbliższe kilka dni, chociaż też nie ma co się na to napalać, bo między innymi wczoraj trafiliśmy chyba na 3 cheaterów w 7 gierkach, które rozegraliśmy. Także no, czasami ręce opadają w niektóre dni, a są takie dni, że po prostu na tych cheaterów się zupełnie nie trafia, więc mam wrażenie, że jest to po prostu kwestia szczęścia, czy Wam tego cheatera do lobby wrzuci, czy też nie. Co nie zmienia oczywiście faktu ogólnie, że jest to ogromny problem dalej, ogromny problem Warzone i chyba największy problem Warzone w chwili obecnej. No i to były, moi drodzy, oficjalne zmiany i komunikaty, a teraz czas na te pochodzące od datamajnerów, które są znacznie ciekawsze, więc dlatego chcę Wam je przybliżyć. Przede wszystkim w plikach gry wykryto zdjęcia służące jako ładowanie ekranu nocnego trybu Wyspy Odrodzenia. Nie jest to nic nowego, bo jak dobrze pamiętacie, mieliśmy już nocną wersję Verdańska, więc prawdopodobne jest to, że już w niedalekiej przyszłości zobaczymy również nocną wersję Wyspy Odrodzenia. Zdjęcia, jako że nie mogę Wam ich tutaj pokazać, standardowo znajdziecie na moim Discordzie na kanale tekstowym Ultra Tajne. Link do Discorda macie w opisie. Bardzo ciekawym odkryciem są również pliki sugerujące nowe pojazdy w Warzone. Można tam zobaczyć m.in. auto policyjne, vana, karetkę i wiele, wiele więcej. Istnieje jednak duża szansa i wydaje mi się, że tak niestety będzie, że to jedynie pozostałości z poprzednich update'ów, które nigdy nie zostaną wcielone w życie. I generalnie taka sytuacja często ma miejsce, że coś, co jest w plikach, coś, co wygląda ciekawie, coś, co jest nowe, tak naprawdę siedzi w tych plikach już jakiś czas i nie zostaje po prostu z tych plików usunięte, ale no nigdy też nie zostanie dodane. Więc zawsze trzeba brać poprawkę na to, że jeżeli coś znajduje się w plikach gry, to wcale nie ma 100% pewności, że kiedyś w grze się pojawi. No i w tym przypadku wydaje mi się, że taki van, karetka, auto policyjne no chyba nie za bardzo mają miejsce w Verdańsku. No chyba, że jest to związane z tą nową wersją Verdańska z lat 80., ale ewentualnie o tym przekonamy się w przyszłości. W ten oto sposób dochodzimy do ostatniego wycieku, który wydaje się być dosyć nieprawdopodobny, bo jest nim niejaki hełm, który miałby zostać dodany do Warzone. Hełm ten w zależności od jego poziomu redukowałby obrażenia otrzymywane w głowę kolejno o 15 oraz 30% oraz na najwyższym trzecim poziomie dodatkowo miałby redukować flesze oraz stany. Brzmi to abstrakcyjnie, ale takie pliki znajdują się w plikach gry, więc chyba jedyne, co mi pozostaje, to trzymać kciuki, żeby nic takiego nigdy nie zostało dodane do gry, bo mam wrażenie, że no byłby to olbrzymi problem i jest to po prostu coś zdecydowanie zbyt mocnego. Ja wiem, że to nie jest żadna nowość, że w trybach Battle Royale są hełmy, ale no jakoś sobie nie wyobrażam tego jako część Verdańska. Możecie dać znać, co Wy sądzicie o w sumie tych wszystkich zmianach, które teraz Wam przybliżyłem. Najbardziej interesuje mnie to, co sądzicie o tych
przypuszczalnych zmianach, które być może pojawią się w przyszłości, no ale tak jak mówię, hełm wydaje mi się być no, jakimś bardzo, bardzo kiepskim pomysłem, a natomiast no kto wie, może ktoś z was tutaj jakoś fajnie widzi użycie hełmu i może to faktycznie miałoby ręce i nogi. Tak czy siak pamiętajcie, to co znajduje się w plikach gry nie zawsze ma przełożenie na faktyczną nową zawartość w grze, także nie ma co się napalać na jakąkolwiek z tych rzeczy, ale niektóre z nich wyglądają dosyć prawdopodobnie, jeżeli chodzi o przyszłą zawartość. Dzisiaj taki krótki film, ale myślę, że i tak był fajny. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, a my słyszymy, widzimy się już jutro. To tyle na dzisiaj. Mówił Goldzor. Na razie.